wrócą do nas. Mam taki komunikat do wszystkich radnych. Szanowni Państwo, oświadczenia majątkowe proszę, żeby zostały już dostarczone do biura rady. To jest wymóg, to jest konieczność i dobrze byłoby, gdybyśmy w tym tygodniu zamknęli ci, którzy jeszcze nie dostarczyli. Komisję poprowadzi pan Ryszard. Wiem, że z czasu było, z ostatniego rozstrzygnięcia ze względu na zwięzłość wszyscy są zadowoleni, więc oddaję mikrofon w dobre ręce. Dzień dobry. Witamy pana burmistrza, wiceburmistrzów, panią skarbnik, radcę prawnego i pana Tomasza. Witam również pozostałych i witam wszystkich radnych. Witam również media. Mamy dzisiaj bardzo dużo do załatwienia, bo aż jeden punkt. Także myślę, że pójdzie sprawnie. Mam taką nadzieję. Chodzi o jeden punkt, a dotyczy to aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej gminy Kartuzy. Na lata 2018 do 2028 roku. Wszyscy mają zapisany ten temat. Mamy dzisiaj kolejną sesję nadzwyczajną. Należy sobie otworzyć na stronie po prostu, gdzie jest wykaz przedsiębiorstw do wieloletniego planu finansowego. Tam w jednej z pozycji, powiem której, a tutaj nie ma zaznaczonych pozycji, to trzeba sobie znaleźć pozycję zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu. I mamy oczywiście w tej pozycji, co poproszę zaraz, żeby nam to wyłożyła pani skarbnik, kwotę, którą mamy dzisiaj uchwalić, 3 miliony złotych na rok 2019. Bardzo proszę, pani skarbnik, może pani nam przybliżyć. Bardzo proszę, można pani. Chciałbym, dziękuję panu przewodniczącemu i państwu za tą dzisiejszą taką szybką sesję. Jest ona oczywiście związana z tym, że jak państwo wiedzą, otrzymaliśmy dofinansowanie do rozwiązania problemów wód deszczowych i zlewni dotyczących Kartuskich Jezior. To jest ponad 7 milionów 700 tysięcy. To jest do 70% dofinansowanie tego zadania, na tyle jest przewidziane. Przygotowaliśmy się do przetargu, ogłosiliśmy ten przetarg. Okazało się, że no, oferty są wyższe. Tu w szczegółach o tym, co zamierzaliśmy i co chcemy robić, poproszę pana Wojtka Jaworowskiego, zastępcę. Szanowni Państwo, dzisiejsze posiedzenie komisji, jak również sesji dotyczy zagospodarowania wód deszczowych na terenie miasta Kartuzy. Jak zostało przed chwilą powiedziane, została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Całość projektu opiewa na kwotę 13 315
1 929,05 zł. Z tego wydatki kwalifikowalne wynoszą 11 017 894,51 zł. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nieprzekraczalnej kwocie 7 712 526,16 zł. Wkład własny w wysokości 3 305 368,35 zł. Zakres tego projektu dotyczy przebudowy istniejącego układu, szczególnie rozdzielenia sieci ogólnospławnych, jak również przebudowę głównej przepompowni ścieków, która usytuowana jest przy ulicy Klasztornej. Roboty będą wykonywane w ulicy Sędzickiego, ulicy Przyrzeźni, ulicy Mściwoja, ulicy Bielińskiego, ulicy Bursztynowej, jak również odbiór wód deszczowych ma nastąpić ze zlewni F1 i F2 zlokalizowanych przy ulicy 3 Maja w Kartuzach, a konkretnie dotyczy to terenu szkoły podstawowej numer 1 oraz terenu przylegającego do niej, czyli straży pożarnej, jak również modernizacja wylotów do jeziora Karczemnego, które zostały zinwentaryzowane i w ramach robót mają zostać zmodernizowane, przebudowane, oczywiście z odtworzeniem nawierzchni. W wyniku postępowania przetargowego na wykonawstwo robót wpłynęły 4 oferty. Wartość ofert zawierała się w przedziale od 14 514 000 zł do 21 402 000 zł. W budżecie gminy na rok bieżący zostały uchwalone środki w wysokości 6 578 000 zł. Natomiast zgodnie z umową pozostała część środków, również ponad 6,5 miliona złotych w wieloletnim planie finansowym została ujęta na rok 2019. W związku z tym, że wartość oferty najtańszej, jak przed chwilą odczytałem, wynosiła 14 514 tysięcy złotych. Konieczne, aby móc zrealizować to zadanie, koniecznym jest dofinansowanie tej inwestycji w wysokości środków, o które burmistrz wnosi, czyli 3 miliony złotych. Termin realizacji zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim, czyli zakończenia i rozliczenia projektu, jest do końca przyszłego roku. Natomiast w specyfikacji istotnych warunków zamówienia został podany jako termin wykonania robót do 30 września 2019 roku. To tyle może, jeżeli chodzi o te ogólnie, jeżeli chodzi o zakres robót i środki, którymi dysponujemy. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to będziemy się starali wyjaśnić. Dziękuję. Zapisanych mamy 6 milionów.
2019. W tym roku zostaje ta kwota, która była przyjęta w budżecie. Dlatego chciałbym dopowiedzieć, że również w WPF-ie jest zmiana, ponieważ chcielibyśmy na 2019, natomiast byłaby to pierwsze ewentualnie zobowiązanie gminy, żeby zabezpieczyć w razie czego pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To wtedy tam jest częściowo możliwość ubiegania się o umorzenie. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakiego urzędu będą to procenty. Natomiast to w tym roku byśmy nie przewidywali żadnych zobowiązań, ale poprzednie, żeby ewentualnie zrealizować to zadanie na 2019. Tutaj poproszę panią skarbnik o kilka słów. W pierwszej części uchwały, czyli wieloletniej prognozie finansowej, tak po środku, gdzie mamy przychody, w 2019 dopisano właśnie kwotę 3 milionów z tytułu planowanej pożyczki, o której burmistrz mówił. Po prostu są rozmowy z Wojewódzkim Funduszem. I jeżeli taka możliwość uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Środków byłaby, to w 2019 byśmy z tego skorzystali i te 3 miliony zostałyby pokryte z tej pożyczki. Stąd ten zapis w wieloletniej prognozie. Dziękuję. Kosztorysowe, tak? Ale jeszcze do wykonania mamy roboty związane z zagospodarowaniem, tam powiedzmy, strugi klasztornej, która nie jest objęta tym przetargiem. I nadzór oczywiście. W tym zadaniu są dwa przedmioty działania. To nie jest tylko jedno zadanie. Drugie zadanie to jest rekultywacja strugi klasztornej według projektu indywidualnego, na który też ubiegamy się o dofinansowanie. Więc to jest jak gdyby w tym jednym zadaniu są dwa tematy do realizacji. Natomiast w tej chwili tylko skupiamy się nad tym brakującymi środkami, bo tu jesteśmy po przetargu. Proszę mówić do mikrofonu. Halo. Prosiłbym bardzo, bo to musi być nagrane. Bardzo proszę podać mikrofon. Halo, bo ja czegoś nie rozumiem. No mamy rozstrzygnięcie na 14 milionów, w budżecie przewidujemy ponad 16, to dlatego pytam, na co te dodatkowe 2 miliony? W tym zadaniu, mówię, są dwa przedmioty do realizacji. Jeden to jest kanalizacja sanitarna i ściekowa, to o czym mówimy dzisiaj, co jesteśmy po przetargu. Natomiast w tym samym zadaniu rekultywacji jezior jest zagospodarowanie strugi klasztornej. I to postępowanie co, już jest rozstrzygnięte? Nie, pani Olga wytłumaczy odnośnie strugi klasztornej, bo mówimy tutaj, że w tym zadaniu, który mamy na kanalizację, jest również ujęty projekt strugi klasztornej. Jeśli chodzi o strugę klasztorną, ogłosiliśmy jeden przetarg, nie zgłosił się żaden wykonawca, żaden chętny na realizację tego zadania. Chodzi o to, że struga klasztorna przewiduje jakby dwa rodzaje zadań. Pierwsze zadanie jakby jest, obejmuje działania związane po prostu z samą strugą, z jej otoczeniem, z utworzeniem niecek takich wodnych, żeby wzmocnić małą retencję. I dokonanie odpowiednich nasadzeń, odpowiedniej roślinności, czy jakby przywrócenie roślinności potencjalnej dla tego siedliska, tak? Czyli jakby wyrzucenie drzew i krzewów, które są nieodpowiednie dla tego rodzaju siedliska i dosadzenie tych, które są odpowiednie, czyli które zwiększają właśnie tą naturalną retencję i wzmacniają możliwości procesu samooczyszczania się samego cieku strugi, bo na chwilę obecną ten ciek nie spełnia jakby tej swojej roli, on po prostu gdzieś tam płynie jakimś takim wolnym nurtem i jakby ta woda, która przepływa przez tą strugę, no nie ma możliwości jakby zaopatrzenia się w tlen, który jest tym niezbędnym elementem do tego, żeby można było zmniejszyć ładunek biogenów, które przypływają z karczemnego do klasztornego małego. To jest jakby pierwsze zadanie, takie czysto biologiczne,
I drugie zadanie jest związane z budową małej infrastruktury, ścieżek, kładek, czyli taka forma rekreacji dla mieszkańców, żeby mogli sobie przejść wzdłuż tego cieku, móc pooglądać, że tak powiem, tą naturalną strefę tej części tak naprawdę jeziora, tak? Mi się wydaje, że to jest nowe zadanie, bo o którym tutaj radni chyba nie wiedzieli. Nie wiem, czy państwo wiedzieliście, że takie coś jest planowane, bo ja nie ukrywam, że jestem zdziwiony, dlatego zapytałem, skąd jest ta różnica, tak? No o to mi chodzi, bo no jest to prosta sprawa, natomiast widzę, że to jest jakieś jeszcze inne zadanie, o którym my nic nie wiemy chyba. Tak, to był jeden projekt. Chodziło jakby z zadaniem całej kanalizacji deszczowej, tego projektu, o jaki się zwracaliśmy o dofinansowanie, było pod hasłem zapobieganie zmianom klimatu i adaptacji do zmian klimatu, tak? To był projekt, do którego startowaliśmy. I jakby celem tego jest utworzenie kwestii infrastrukturalnej, czyli takiej czystej, wiadomo, na sieci, ale elementem adaptacji do zmian klimatu są też kwestie przyrodnicze, tak? Czyli my dostaliśmy dodatkowe punkty za ujęcie właśnie elementów przyrodniczych właśnie w tym projekcie, nazwijmy go czysto inżynierskim, tak? Bo jakby te same efekty możemy osiągnąć i inżyniersko, i poprzez właśnie te elementy biologiczne, czyli właśnie tą małą retencję, więc to było jedno zadanie, więc tutaj my nawet nie możemy tego wyłączyć, ponieważ my dostaliśmy za to punkty jako komplementarność projektu, tak? Jedno jakby się uzupełnia z drugim, jakby no, więc tutaj zupełnie nie rozumiem jakby tego argumentu, to tak powiem. Ale to jak? Przecież ja przedstawiałam to normalnie na prezentacji państwu. Ja to dokładnie pokazywałam. No przecież było zdjęcie, my nawet za to dostaliśmy. Ale pan powiedział, że my nie widzieliśmy, ja mówię. Inaczej, my za ten projekt uzyskaliśmy nagrodę Ekomiasto 2017 właśnie za tą strugę klasztorną, więc no... My, ta struga klasztorna została, no mówię, no wygraliśmy główną nagrodę w konkursie ogólnokrajowym właśnie za tą strugę. Ale ja mam pytanie do pani Olgi. Te 14 milionów, o których mówimy, to wynika z procedury przetargowej? Tak. Na jedno zadanie, czy te dwa zadania? Na jedno. Jakby jest inna specyfika wykonawców, tak, bo kanalizacja deszczowa została wpisana do projektu jako już projekt, który posiada pozwolenie na budowę. Więc my tutaj dostaliśmy punkty za gotowość i tak dalej. Natomiast struga klasztorna została złożona do tego projektu jako w procesie zaprojektuj i wybuduj. Więc my na strugę klasztorną nie mamy jeszcze projektu na budowę, nie mamy pozwolenia, tak? Więc tutaj jest jakby inna specyfika, inny wykonawca musi być wyłoniony w drodze prowadzonego tego postępowania, czyli projektant, czyli osoba, która uzyska dla nas pozwolenia i wykona nam to, tak? Więc stąd jakby jest to ten podział na te dwa zadania, tak? Jakby no. Ale inaczej, budżet został i tak jakby przekroczony w tym projekcie, czyli on zabrał mi jakby całe środki na ogłoszenie konkursu przetargu na strugę klasztorną, więc ja nie mogę ogłosić przetargu nie mając środków na to zadanie. I nie wiem jaki, a teraz no muszę ogłosić przetarg, tak, więc, a czas leci drugi przetarg, muszę ogłosić po prostu na strugę klasztorną. Ale środki 2019. Dajemy na 2019, no więc coś, ja tego nie 2019, dokładnie tak. No, ale tego... A proces projektowania, uzyskiwania pozwoleń na budowę jest strasznie długi, no dokładnie. Tak,
tak, tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Znaczy się, nas martwi pozwolenie wodnoprawne, tak, bo jakby zmieniła się ta struktura, więc wiemy, że tutaj może być kłopot, jeśli chodzi o czas, tak, realizacji. Może napisać, że to jest rów melioracyjny i będzie grało. Ja rozumiem, że otrzymaliśmy nagrodę, a ja tak zawsze nagroda mi się kojarzy, że nam coś z tego będziemy mieli, a tu musimy dokładać. Także nie, nie, to, no może tak, może pani powie, co żeśmy dostali. Bo ta nagroda była przyznawana w kategorii zieleń, a powietrze, dostaliśmy właśnie trójkę do monitorowania jakości powietrza na terenie miasta Kartuzy, więc to jest jakby ta nagroda, nie, nie, wartość jest jej wyższa. Natomiast, no jakby, no, nagroda nie była finansowa, tak, wiadomo, no, to jest charakter konkursu. Nie, ale każda... Każda nagroda jest dobra, słuchajcie, to żartem było, ja uważam, że każda nagroda w tym jest roku dobra. Naprawdę było, w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku była rekordowa ilość gmin, które się zgłosiły do tego konkursu i to, że my akurat wygraliśmy, ja uważam naprawdę za nasz ogromny sukces, gdzie no, możemy być no, z tego dumni, tak, więc. Nie, no rozumiem, że my mamy ostatnio same sukcesy, także cieszmy się naprawdę z tych sukcesów, bo... Jak się czyta się Ekspres, to nawet tam można doczytać, że są sukcesy. Także taka jest prawda. Powiat również ma sukcesy, tak? Powiat też ma sukcesy. Zgoda. Czy są jeszcze pytania? Ja rozumiem, że dokładamy pieniądze na rok przyszły, bo tak to jest zapisane. No bo żeby można było przetarg ogłosić, to rozumiem, że to... Z tym, że ja miałem te same wątpliwości, Andrzej, co ty, bo dla mnie to są dwa zadania w jednym. I w budżecie, szczerze mówiąc, to nie było wyszczególnione. Bardzo proszę, Andrzej. Ja mam takie pytanie, takie logistyczne. Jak to się dzieje, że my kolejny raz spotykamy się na sesji nadzwyczajnej? Poprzednia była nadzwyczajna, trwająca 5 godzin. Dzisiaj potrzebujemy na 2019 3 miliony. Jak to się dzieje, że nasz urząd nie planuje takiej sytuacji? Czy te projekty są rozpisywane na kolanie? No przecież to jakiś jest terminarz, coś takiego trwa. To nie jest tak, że z dnia na dzień. W ciągu 3 dni mamy sesję nadzwyczajną. Wprawdzie widzę, że koleżanki i koledzy wszyscy się zstawili, super, ale tak nie może być, panie burmistrzu. Niech pan się obudzi. Ja jestem obudzony, panie radny, naprawdę. I naprawdę nie trzeba mnie budzić, tylko niech pan zrozumie, w jaki sposób funkcjonuje gmina. Ja rozumiem, że pan tego akurat może nie rozumie. Natomiast chcę panu powiedzieć, że my jesteśmy związani z umową przetargową. Jeżeli ogłaszamy przetarg, to mamy termin do zrealizowania zadania. Nie mogę czekać sobie miesiąc, ponieważ realizacja po umowie jest dwutygodniowa. Jeżeli w przeciągu 2 tygodni nie podejmiemy decyzji, to my jesteśmy winni temu, że nie rozstrzygniemy przetargu. Stąd wynika to, że są tak zwane przetargi, te sesje nadzwyczajne. My nie wnosimy o nic. To, że sesja trwała ostatnia 3 godziny, to nie my proponowaliśmy, 5 godzin. To państwo chcieliście tyle wiadomości, to tyle państwu przekażemy. Jeżeli państwo dzisiaj chcecie siedzieć 5 godzin, to również z państwem posiedzimy. Natomiast proszę wierzyć mi, to gmina tutaj nie niczego nie wymyśla. Natomiast taka jest zasada, panie Andrzeju. Ogłosiliśmy przetarg, co jest zgodnie z budżetem. Realizacja musi być w odpowiednim terminie. Nie możemy czekać miesiąc do najbliższej sesji, którą byśmy chcieli zwołać, ponieważ mijamy się z terminami, które nas obowiązują zgodnie z ustawą i procedurą o zamówieniach publicznych. Panie burmistrzu, mówi pan o przetargu na Strugę, tak? Mówimy w tej chwili o przetargu na kanalizację sanitarną i deszczową. Przecież na to już mamy rozstrzygnięcie. Ale
Ale po to się zebraliśmy, że zabrakło z przetargu, że szacowaliśmy na koszt na 3,5 miliona, a z przetargu wyszło 14,5 miliona. Więc musimy dołożyć pieniędzy, żeby zrealizować to zadanie. Inaczej nie możemy podpisać porozumienia, jeżeli nie mamy w budżecie pieniędzy. Rozumiem, bo jeżeli by chodziło o Strugę, to by byłem pod wrażeniem, bo ten przetarg był unieważniony chyba bodajże w grudniu poprzedniego roku. Nie, on był chyba na początku roku, nie? Na początku roku. Teraz ogłosimy następny, bo musimy go zrealizować, bo jest to integralna część całego zadania. Ale ja mam pytanie, był projekt, a jaki był koszt inwestorski? No bo my w tej chwili... Ryszardzie, 13,5 miliona. 13,5 miliona. Tak jest. Zrealizowany no jeszcze w ubiegłym roku, więc ceny wiecie Państwo jak poszły, nie, dobrze no, wiecie. To akurat wiemy tutaj, się nie musimy przekonywać. Z tym, że... Może, żeby wszystko się to rozstrzygnęło. Natomiast jak Państwo wiedzą, oferty, kurczę, chciałem okulary zdjąć, oferty, które wpłynęły, to najniższa 14 500 000, następna 18 160, następna 20 800 000, następna 21 400, więc zobaczcie Państwo, jakie są ceny. 13 z czymś. No nie wiem, no jest. Wynik przetargowy został przyjęty, wobec tego nie zostało nic radnym, jak tylko się do tego pochylić nad tym i ewentualnie zagłosować za. Z tym, że proszę panie Państwa, burmistrzu, ja mam... Ja on moment. Nie został jeszcze rozstrzygnięty, bo nie mógł został rozstrzygnięty, dopóki my nie mamy środków finansowych zabezpieczonych przez Państwa w budżecie, nie podejmę decyzji o podpisaniu umowy. W związku z tym dzisiejsza sesja, żeby ewentualnie zawrzeć umowę. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że też nawet na drobne rozwiązania, które robiliśmy na etapie niektórych naszych przetargów, też uważaliśmy, że może powinien być tańszy. Ogłosiliśmy drugi przetarg i niestety nie są one tańsze, one ceny idą w górę. Więc każde podniesienie jeszcze raz, no niestety powoduje to, że ceny rosną, a nie maleją. Nawet na drobnych rzeczach, o których myśleliśmy, że powinno być niżej. Nie, to się zgadza z tym, że są przypadki, że maleją, no bo mieliśmy też takie przypadki w tej gminie. Także spokojnie. Jeżeli mogę tylko dopowiedzieć, żeby potwierdzić Pana słowa, rzeczywiście wyjątkowo tak poszedł dobrze przetarg na targowisko, na budowę hali targowej, który zmieściliśmy się w kosztorysie. No i jeszcze... Zdarzają się przypadki. I na co jeszcze, Panie Burmistrzu, jeżeli Pan nie pamięta, to przypomnę. W ubiegłym roku przecież na ścieżkę tą, gdzie spacerują. Tak jest, no prawda. Z tym, że w ubiegłym roku, tak jest. Ja rozumiem zniecierpliwienie Andrzeja tutaj Bystronia. Ja po części podzielam, bo szczerze mówiąc dzieje się różnych rzeczy. Czytamy w mediach, mówi się to tutaj taką metodą również pantoflową, docierają do radnych różne rzeczy i chcielibyśmy zadać pytania. Ja rozumiem, że w tej chwili tych pytań z tej racji nie możemy zadać, a są naprawdę istotne, to znaczy no, w sprawach dotyczących zmian budżetu. Tak mówi się, nie? Radca prawny jest tutaj słuchał i chyba się tutaj nie mylę w tym układzie. Możemy na temat zmian w budżecie i budżetu dyskutować dowoli, nawet przekroczyć dzisiaj te 5 godzin, jeżeli chcemy. Tylko nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby to załatwić, to jest raz. Myślę, że te wyjaśnienia pana burmistrza i wiceburmistrza i skarbnika przyjmiemy i myślę, że tutaj chyba rok przyszły to zaakceptujemy. Z tym, że mówię, że no fakt, ceny idą w górę, no ale no bo wiadomo z jakich względów, tego tu akurat nie będziemy rozstrzygać, bo nie rada jest od tego, żeby to rozstrzygać. Z tym, że no chcielibyśmy, żeby faktycznie była sesja i znalazły się wszystkie projekty uchwał, te, które są wiążące dla dobrego funkcjonowania gminy w najbliższym czasie i żeby radni mogli również, powiedzmy, kadencja się zbliża, koniec, a chcielibyśmy zadać burmistrzowi masę pytań związanych, powiedzmy, z gminą, nie tylko z kartuzami, ale z gminą. Panie Przewodniczący, nic nie stoi, myślę, że na przeszkodzie, jeżeli jest to coś bardzo istotnego, to Państwo zawsze możecie pytać, jesteśmy do dyspozycji. Ja myślę, najpierw załatwmy ten temat. Nie wiem, czy dzisiaj akurat tego, chyba że jest wola radnych, żeby tutaj zadawać pytania, ale jeżeli takiej woli nie ma, no to proszę.
Jedno pytanie będzie, tak? Po uchwale. Ja myślę, że przejdziemy do odczytania tego, co mamy zapisane, jeżeli chodzi o komisję i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej gminy Kartuzy na 2018-2028. Jeżeli sobie otworzymy na pierwszej stronie w naszej książeczce, to mamy tam oczywiście projekt uchwały, który składa się z czterech paragrafów. I ja oczywiście tu ich nie będę odczytywał, żeby się nie powtarzać na sesji. Proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania. Jeżeli nie ma więcej pytań w tym temacie, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie aktualizacji, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję bardzo. Oddam głos przewodniczącemu. Zakończyliśmy komisję. Przed sesją myślę, że kolega, ale komisję my przegłosowaliśmy. Skoro przegłosowaliśmy. Ale komisja jeszcze przecież trwa. Dobrze. Ty chcesz to, tak? Więc właśnie mówię tak, kolega, koleżanka i to jest w tym czasie, że tak powiem. W sumie moje pytanie, mój też wniosek nie dotyczy tej uchwały, dlatego też chciałem jakby po głosowaniu, ale skorzystając z tego, że mamy jeszcze komisję, to chciałbym złożyć tutaj na wniosek na ręce pana burmistrza odnośnie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prokowo. Mówimy o tym kurniku nieszczęsnym, pokłosie jakby tego spotkania z panem burmistrzem. Społecznie nieakceptowana inwestycja totalnie. Korzystanie z tego, że sam pan burmistrz mówił o tym, że jak najbardziej stanie po stronie społecznej. Chcielibyśmy właśnie na ręce pana burmistrza złożyć taki wniosek. Oczywiście tutaj 15 radnych podpisało ten wniosek. Jeżeli ktoś z obecnych na sali radnych jeszcze nie zapoznał się, to jak najbardziej dam tutaj taki odpis wniosku, żeby móc też poprzeć tą inicjatywę. Ktoś chętny? Oprócz? Pan sekretarz poszedł akurat pokazać, bo chcę państwu pokazać, że wniosek jest przygotowany na najbliższą sesję. Natomiast uchwała, przepraszam, na najbliższą sesję normalną. Natomiast w tej chwili trwają procedury. Być może, że nie będzie w ogóle potrzebna ta uchwała, ale chcę, dziękuję bardzo, ale chcę powiedzieć również, że ta sugestia, o której mówiłem, jest złożona. Za chwilę sekretarz pokaże, żebyście państwo wiedzieli, że jest to przygotowane. Natomiast my jesteśmy przygotowani ewentualnie do wszczęcia procedury. Natomiast mam nadzieję, że cały ten temat zostanie na etapie uzgodnień anulowany. I w związku z tym, moment, bo to... Halo? Tej teczki. Więc tutaj jesteśmy jak gdyby no, przygotowani na to, żebyśmy mogli to wprowadzić w każdej chwili. Natomiast mam nadzieję, że te uwagi, które są i które wpływają, dzisiaj jest również jeszcze też w tej kwestii spotkanie, więc mam nadzieję, że i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i tutaj decyzja parków krajobrazowych wpłyną na opinię negatywną. Tym bardziej ilość podpisów mieszkańców, które jest złożone, mają dosyć istotny również wpływ na oddziaływanie tych instytucji i mam nadzieję, że ta informacja będzie pozytywna dla mieszkańców i nie będzie trzeba ewentualnie tej uchwały wprowadzać. Ale jest ona praktycznie przygotowana, więc w każdej chwili, jeżeli taka będzie potrzeba, ponieważ chcę państwu powiedzieć, że cały proces będzie trwał jeszcze miesiące. To nie jest coś, że decyzja zapadnie dziś. Bo od każdej rzeczy jest odwołanie, to trwa, w tej chwili ten okres społecznych konsultacji trwa. Po 30 dniach te wszystkie konsultacje, uwagi, które wpłyną, są przez gminę analizowane, ponownie wysyłane do tych instytucji wszystkich, które uzgadniają, czyli sanepid,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Polskie Wody. I w momencie ich opinii negatywnej będziemy wiedzieli o tym, że nie potrzeba będzie przygotowywać się do zmian, do stworzenia nowego planu, bo tam planu nie ma. Więc to tutaj nad tym czuwamy. Ja może podejdę do góry, bo sekretarz pewnie tego znaleźć nie może. Dziękuję. Proszę bardzo. Słuchajcie, mam taką prośbę. Rozpoczynamy dyskusję. Potem będziemy mieli sesję normalną. Jedziemy. Naprawdę prosiłbym, żeby ruszyć to, co... Dobrze. Okej. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja będę głosował przeciw, bo i będę namawiał moje koleżanki i kolegów radnych z wiejskich. Następna duża inwestycja jest na terenie miasta, kosztem terenów wiejskich. Dlatego jestem przeciw i namawiam jeszcze raz serdecznie, żeby więcej inwestować w tereny wiejskie. Pan Burmistrz znowu zapomina o terenach wiejskich naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję. Panie radny, ja przepraszam, ale... Ja odpowiem. Nie? No zmieni, ale... Aha, pan chce odpowiedzieć. Okej, dobra. Ja bym chciał się tylko dwa słowa dorzucić do tej uchwały Andrzeja Dawidowskiego, że... Dobra, ale panie burmistrzu, to, że decyzja środowiskowa będzie negatywna, czy nie będzie negatywna, to jest zmienia postaci rzeczy, że można było dla tego terenu plan stworzyć i wykluczyć takie sytuacje, które mamy w tej chwili na przyszłość. I stąd podpisaliśmy się pod wnioskiem. Ja zgadzam się z tym, co mówi Mariusz, dlatego że to nie jest dwóch rolników, tylko to jest teren wzdłuż drogi, która prowadzi, łączy Prokowo z Łapalicami i kiedyś ten teren zostanie zabudowany, tak czy inaczej. I będzie to, ale to już może nie my, to następni po wyborach. Mogę tylko tak na drodze pewnego paradoksu dodać. Mamy strugę klasztorną, dostaliśmy za nią nagrodę. Mamy strugę pomiędzy jeziorem w Prokowie a Łapalicami i próbujemy ją, delikatnie mówiąc, zapaskudzić. To nie jest spójna polityka. Ja bardzo przepraszam, ale przepraszam, tak to wygląda. Druga rzecz. Dzisiaj chyba jesteśmy na początku tego procesu. Jak można było rozpocząć jakąkolwiek procedurę, nie konsultując najpierw tego z mieszkańcami? Pierwsi to powinni być mieszkańcy. Dzisiaj my mamy sytuację tego typu, że dopiero kiedy zostali mieszkańcy po roku, kiedy dokumenty wpłynęły do gminy, przyparci do muru i zaczęli działać, to nie jest dobra droga. Panie Przewodniczący, ja bym prosiła o udzielenie głosu Pani Oldze Gojtowskiej, żeby mogła odpowiedzieć na pytanie, jak można było dopuścić do tego, że mieszkańcy dopiero teraz zabrali głos. Można? Proszę. To tak. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o całą procedurę ocen oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa w tym całym procesie, tak? Do nas, jako do urzędu, składa wnioskodawca wniosek. My go weryfikujemy pod kątem formalnym, tak? Czy spełnia wszelkie przesłanki do tego, żeby móc w ogóle nad nim procedować, czy nie. Wzywamy inwestora do tego, żeby się wypowiedział do naszych uwag. Robi to, bądź nie robi. Robi, uzupełnia wniosek, tak? My, kiedy widzimy, że wniosek spełnia wszelkie przesłanki do tego, żeby móc dalej nad nim procedować, kierujemy się do tych trzech organów o wydanie opinii. Sanepid, RDOŚ i Wody Polskie. Oni mają swoje uwagi, tak? Więc znowu wzywają inwestora i inwestor albo się do nich odnosi, albo się do nich nie odnosi i wtedy już procedury dalej nie ma, tak? Więc jeżeli się odnosi, on kompletuje wszelkie informacje dodatkowe i dopiero na tym etapie mamy pełen obraz sytuacji, tak? Czyli dopiero wtedy wiemy, z jaką inwestycją mamy do czynienia i w jakim zakresie ona się dotyczy danego przedsięwzięcia. I dopiero wtedy my możemy podać mieszkańcom pełen obraz zamierzenia inwestycyjnego. A jeżeli w ustawie jest mowa o tym, że mamy zrobić to w sposób niezwłoczny, to zrobiliśmy to. W ciągu 3 dni poinformowaliśmy w sposób zwyczajowo przyjęty, że tak powiem, ludzi o tym, że taka sytuacja ma miejsce, taka procedura w kontekście takiego przedsięwzięcia jest procedowana. I
No i to jest właśnie ten moment, że mieszkańcy dają swoje jakieś tam głosy w tym zakresie, tak? Andrzej Puzdrowski. Halo, halo, teraz. No myślę, że troszkę inaczej, bo... No myślę, że tak, bo wcześniej procedowaliśmy nad studium uwarunkowań, tak, dla tego terenu. Także wiedzieliśmy, co mniej więcej, jaki kierunek będzie według studium. I nie można tutaj mówić, że nie ma to znaczenia i tak dalej, bo przecież studium określa, co planujemy na tym obszarze. A teraz pani mówi, że już na etapie jakby końcowym, czyli kiedy jest decyzja, ma być wydawana, czy wnioskowana jest, to wtedy nie. No przecież kierunek daje studium, tak? I tutaj nie. Powinniśmy wiedzieć, czy taki kurnik jest tam potrzebny, czy nie. Procedura oceny oddziaływania środowiska, my musimy się stosować do kodeksu postępowania administracyjnego, tak? Więc my musimy, to jest nasz obowiązek, przyjść taką, a nie inną ścieżkę, tak? Dokładnie. I tak naprawdę jeszcze jest ten element, jeżeli byśmy już na tym etapie konsultacji pomiędzy wnioskodawcą a tymi organami opiniującymi, jeżeli już na tym etapie którykolwiek z tych organów mówi, że się nie zgadza, tak, na realizację takiego przedsięwzięcia, to już na tym etapie ten proces jest zamknięty, więc nie ma sensu nawet denerwować mieszkańców wcześniej, tak, inaczej. Takie są nawet zalecenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że w ten sposób my jako organy prowadzące postępowanie mamy procedować, tak? Czyli dostajemy wniosek, weryfikujemy go, opiniujemy i w zależności od tego, czy opinia jest pozytywna bądź negatywna, negatywna odmowa, pozytywna, wchodzi społeczeństwo na tym etapie. To niczego nie zmienia, czy to się stało wcześniej, czy później. Tylko zmienia o tyle, że mieszkańcy od razu mają pełną wiedzę, jeśli chodzi o samo przedsięwzięcie, tak? Panie burmistrzu, ja wracam do tego tematu, dopowiedzieć, żebyśmy nie brnęli, panie przewodniczący, ja tylko odpowiem. Panie Andrzeju, studium nie jest prawem miejscowym i nie jest planem. Nie jest planem, więc nie można mówić, że plan studium nie przewiduje tam. Studium mówi o dużym globalnych kierunkach i terenach rozwoju. Nie mówi o poszczególnych działkach. Ja chcę państwu tylko powiedzieć jedno, że takich wniosków wpływa setki. Co roku i tak samo jak do starostwa powiatowego, do nadzoru budowlanego o stworzenie różnych, wybudowania różnych obiektów, tak również i do gminy, to ponieważ my tylko i wyłącznie w tej jednej procedurze bierzemy udział, ale chcę również państwu powiedzieć, że to nie zgłosił Kowalski z działki budowlanej na osiedlu mieszkaniowym, zgłosił to rolnik, który ma prawo, bo prowadzi działalność rolniczą, czyli ma dużo hektarów, no chce na swoim ziemi to postawić, a czy dostanie, nie wiadomo. My mamy teraz takie wnioski o kaczkarnie, mamy o wieżę telefonii, pełno się dzieje. To nic, gmina jest cały czas żywym tworem i cały czas to się tworzy. Natomiast niektóre rzeczy, które są realizowane, to są, które przechodzą z ustawy i nie ma innej możliwości, a te, które wymagają procedur, cała procedura jest realizowana. I to, o czym mówiliśmy, nie ma możliwości wyprzedzić tego. My nie informujemy państwa, nikogo po sąsiedzku, że ktoś będzie coś chciał robić. Dopóki nie przejdziemy procedury, bo nie wiemy, jak ona się zakończy, ani jaka będzie ten procedura. Ale chciałbym również odpowiedzieć panu przy okazji Dawidowskiemu, że pan nie będzie głosował za tym. Ja rozumiem, że w tym momencie pan liczy... Belgrał, przepraszam. Pan Belgrał mówi, że nie będzie głosował. Ja rozumiem, że pan oczekuje również, że w tym momencie radni miejscy nie będą popierali tego, co będzie robił. Przepraszam, ja tylko odpowiem, panie przewodniczący. Nie, no. Pan radny powiedział, że znowu i kolejna inwestycja na terenie miasta. A ja chcę panu powiedzieć, panie radny, na terenie gminy i właśnie na terenach wiejskich bardzo dużo inicjatyw się dzieje i nawet również na pana. Chcę również powiedzieć jedną rzecz, że to również dotyczy terenów wiejskich, ponieważ to wszystko i zlewnia, i to nie tylko jeziora, ale również i cała zlewnia ogólnospławna spływa do naszej oczyszczalni. A oczyszczalnia będzie również przyjmowała ścieki i przyjmuje dzisiaj z Prokowa, z Brodnicy, z Dzierżążna, przepraszam, z Dzierżążna, z Sitna, z Borowa. Więc proszę nie mówić, że dotyczy to tylko i wyłącznie działania dla terenu miasta, bo jest to nieuczciwe wobec wszystkich innych radnych, których pan w tym momencie tak stawia w takim świetle. Ja rozumiem, że inicjatywa ta, o którą mówimy, ale panie burmistrzu. No ale to proszę też radnego przywołać do porządku. Przepraszam, chciałbym to skomentować. Panie burmistrzu, tu chodzi o skalę inwestycji. Nie chodzi o to, że jestem przeciwny.
dajmy tyle milionów na rejon Mirachowsko-Sieroński na kanalizację. Odpowiem tylko jeszcze jednym słowem, panie Andrzeju. Przepraszam, żeby zakończył, żeby pan radny zrozumiał pewną rzecz. Panie Tadeuszu, jedna jest rzecz zasadnicza. To są pieniądze znaczone, wygrane z projektu. Możemy najwyżej nie pisać i nie brać tych 7 milionów. Czy pan tego nie rozumie? Ja się z tego bardzo cieszę. Tylko no jestem... to się cieszę. No. No, no tylko tak, to ma działać w dwie strony. W naszej gminie są tereny wiejskie i tereny miejskie. Panie radny, o tym nie pamiętam, jestem za. Będą programy na tereny wiejskie, też będziemy sięgać. Przepraszam. Tylko kiedy one będą? Minęły 4 lata. To niech pan napisze skargę do wojewody, czy do kogo? No. Dlaczego? Nie mam skargi żadnej, nie ma powodu. Można się przekrzykiwać i nie wiadomo w którą stronę. Przepraszam, kolega Mariusz jest. Burmistrzu, ja jeszcze raz pytania. Wracając do tematu Prokowa i wniosku Andrzeja Dawidowskiego, że niezależnie od wyniku decyzji RDOŚ-u, aby wszcząć i rozpocząć procedurę tworzenia planu i przygotować to na najbliższą sesję. Niezależnie od tego, żeby ten temat nie wrócił jak bumerang za pół roku czy za rok. Dziękuję. Ale u nas w urzędzie jest projekt uchwały, jest mapka, na którym byśmy chcieli dać teren, ale chcemy go, będziemy dyskutować jeszcze z mieszkańcami i jest uzasadnienie, które to jest złożone. Dzisiaj również na ten temat będzie spotkanie, więc będziemy analizować. Natomiast jest spokojnie na to czas i my jesteśmy przygotowani. To, o czym powiedziałem publicznie na sesji, to jest ostateczna droga do tego, aby rozwiązać problem tych mieszkańców. Ale to jest ostateczna droga, bo dzisiaj chcę państwu powiedzieć jedną rzecz, że dziś tak szybko zmieniają się plany zagospodarowania i myślenie wielu osób, że dzisiaj wystąpimy z planem i zrobimy tam co? Rolę rolnikowi czy podzielimy mu działki budowlane? Więc to do studium nie przewiduje, natomiast chcę państwu powiedzieć, ten rolnik ma hektary i on chce nadal uprawiać tam rolę. Więc też poczekajmy, nie spieszmy się z podejmowaniem pochopnych decyzji, żeby wydawać publiczne pieniądze. Przepraszam, ale prosiłbym o krótkie, zwięzłe odpowiedzi, bo nie można zagadać całego naszego spotkania. Kolega Ryszard, koleżanka. Dziękuję panie przewodniczący. Ja rozumiem kolegę Andrzeja, no nie jego intencje, natomiast ja chciałbym zaproponować inny schemat działań, które również bardzo skutecznie mogłyby zablokować ewentualną inwestycję. Natomiast skorzystajmy z praw, które nam przysługują. I tutaj ustawa o samorządzie gminnym, statuty sołectw. Proszę państwa, wystarczy, jeżeli zebranie wiejskie podejmie uchwałę dotyczącą, że nie życzą sobie na tym terenie takiej inwestycji, my jako rada, oni tą uchwałę, to rady tutaj zgłoszą, my jako rada poprzemy tą uchwałę, czyli zagłosujemy za, inwestycja zostanie skutecznie na dłuższy okres zablokowana. Nie będzie mowa, ponieważ tak mówią o tym przepisy. W sprawach istotnych dla sołectwa, dla miejscowości decydują mieszkańcy. Oczywiście to nie jest decyzja końcowa, bo my ją musimy poprzeć jako rada. Dziękuję. Ale ona skutecznie zablokuje i nie musimy wydawać pieniędzy. Dobrze. Ja tylko chciałabym się zapytać, czy ktoś po tym spotkaniu w Prokowie rozmawiał z tym właścicielem tego gruntu, bo my tu robimy naprawdę wielkie show, bo tak to wygląda. Uważam, że to jest niesprawiedliwe w stosunku do tego człowieka, bo może on już dawno się wycofał. Ja z takich innych źródeł wiem, że on ma tego podziurki już w nosie, go każdy opluwa, każdy tego. On miał prawo występować o takie czy inne inwestycje. Ja rozumiem, że ludzie tego nie chcą, ja rozumiem, na to jest przepis i prawo. I jeżeli faktycznie uznają, że tam nie można tego robić, to nie można. I nie róbmy z tego jakiegoś tutaj wariactwa takiego, bo to naprawdę jest nie na miejscu w stosunku do tego człowieka. To w końcu my wszystkich ludzi, którzy będą mieli jakąś inicjatywę, wykosimy, bo przyjdą sobie ludzie i będą chcieli oglądać sobie żurawie chodzące, czy tam coś jeszcze, a ty nie masz pracować. Ja nie mówię akurat, bo to jest tam akurat blisko jeziora i może faktycznie szkodzi to czemuś tam.
Ja myślę, dobrze, no, ale tu mi nie ja o to myślę, chodzi. Może warto by było porozmawiać z tym człowiekiem, ja myślę, bo może że jeżeli tematu my zadbamy, wcale nie było. Ja myślę, że jeżeli zadbamy o środowisko naturalne, to to jest naszą wizytówką. Ale panie przewodniczący, co możemy zaoferować turystom, o których każdy mówi? Co możemy zaoferować? Kurnik? Przepraszam, ale czy możemy jakąś konkluzję i zamknąć? Nie, no dobrze, ale ja właśnie panie Andrzeju, do tego zmierzam, panie burmistrzu, panie przewodniczący, więc, żeby zrobić plan zagospodarowania przestrzennego w różnych fragmentach gminy i podzielić naszą gminę na strefę przemysłową i mieszkalną. Kolego Mariuszu, proszę państwa, przepraszam, panie burmistrzu, proszę w tej chwili, zmierzam do zakończenia tej dyskusji i mówię w ten sposób. Ja bym tylko chciał dwa słowa jeszcze. Dwa słowa, bo jeżeli dwa pani... jeżeli potem pani rozmawia, pani, mówię ja, przepraszam, po Andrzeju, jeszcze ja konkluzję jakąś i zgłaszam, jeszcze ja, panie przewodniczący, jedno słowo. Zgłaszam wniosek o zamknięcie. Dobrze, ale ja mogę poza kolejnością, chciałbym jedną rzecz odpowiedzieć. Ale panie burmistrzu, niech pan naprawdę... Odpowiem jedną rzecz. Ja bym tylko chciał powiedzieć, że generalnie słowa pani Haliny są moim zdaniem stronnicze z tego względu, że profesja jest jaka jest. I uważam, że nie powinna się pani wypowiadać w tej kwestii, bo jakbym prowadził kurnik, to też bym się nie wypowiadał, tak? Taka jest prawda. Dziękuję. Ja to tak widzę. Dziękuję. Przepraszam. Możesz, koleżanka, troszkę będę. Proszę państwa, ja chciałbym, panie przewodniczący, chciałbym, żebyście państwo tutaj, teraz akurat patrzę na radnego, nawet wiejskiego. Proszę państwa, chciałbym, żebyście państwo spojrzeli na to, że jesteśmy gminą miejsko-wiejską. My nie mówimy o tym, że kurnik ma powstać na terenie miasta, my mówimy o tym, że on ma powstać we wsi. Do czego jest wieś? Czy tylko do mieszkania, czy również do tego, aby uprawiać rolę? Z czegoś trzeba żyć. To my przecież jesteśmy karmieni przez rolników, którzy mają pole i on ma nic innego, ma swoje hektary, on prowadzi tam gospodarstwo rolne od wielu lat, on chce dalej gospodarzyć. Natomiast państwo nie możecie wszystkim w tym momencie mówić, jeżeli ktokolwiek będzie coś chciał wybudować, to szybko zmieniajmy plany, bo ktoś sobie kupił działkę za drobne pieniądze od rolnika i dzisiaj chce żyć w spokoju i nie mieć zapachu. Proszę zobaczyć, prosty przykład, bo tak państwo zawsze się wzorujecie na Niemczech. W Niemczech gospodarstwo, przepraszam, wieś to jest jedna zwarta zabudowa. Nie budujące, mieszkające w różnej części na swoim polu. I tam w każdej wsi czuć obornik, zapachy, wszystko, bo cała wieś, wszystko jest tam w centrum i wszyscy mieszkają i tak wygląda wieś. Nie tylko Polska, dobrze, ale i cała. Więc proszę też, żeby się państwo wzięli pod uwagę. Dziękuję. To są rolnicy. Ale słuchajcie, my mielimy temat i ja może, słuchajcie, może powiem jedną rzecz i spróbujmy. Dobrze. Spróbujmy, ale przepraszam. Proszę państwa, ponieważ od zebrania w Prokowie do dnia dzisiejszego na ten temat pojawiło się ileś dyskusji i ileś wyroków. W Prokowie było powiedziane, że nie będzie ten kurnik, nie stanie. W tej chwili mówimy, że jest ewentualność. Jedynym wyjściem, które mamy w tej chwili, to zrobić zabezpieczenie w celu realizacji tego pisma i to jest konkluzja. Zamykam, bo chcemy znaleźć dla tych ludzi. Jeszcze jedną rzecz, panie burmistrzu i wszyscy zebrani. Jeżeli chodzi o hodowlę, to w całym mieście Kartuzy jest zakaz hodowli kur, bydła, gołębi. Przepraszam. Na obrzeżach, panie przewodniczący, nadal można prowadzić działalność rolniczą. Przepraszam, może się pomyliłem, w których miejscach, może pani powiedzieć. Można hodować kury i inne zwierzęta drobne. Naprawdę. Prawo tego nie zabrania. Przepraszam. Proszę. Proszę, może pani powie, na jakie sektory w tym momencie i gdzie, a nie tak jak pan mówi, że wszędzie. W mieście wolno tam, gdzie to jest dopuszczone. Miasto jest podzielone na sektory. Nie przytoczę teraz już naprawdę państwu z głowy ulic konkretnie, które są przypisane, ale to wynika z naszego regulaminu utrzymanie czystości i porządku na terenie miast gminy Kartuzy, tak? Więc wystarczy zerknąć tam i można zobaczyć, dokładnie są wypisane ulicy. Czy są sektory, w których nie wolno hodować? Centrum. Dziękuję, centrum, o to miast chodziło. Proszę, jeżeli my w jednym bardzo miejscu nie możemy ptaka hodować, to w drugim mamy tysiące. Przepraszam, stawiam, moment, przepraszam, stawiam wniosek o zamknięcie dyskusji po głos, w tym po twoim głosie. Tak. Kto jest za przyjęciem, żebyśmy zamknęli dyskusję? Dobrze, nie.
Ja chciałbym zwrócić uwagę, panie burmistrzu, na jedną kwestię, bo z jednej strony mamy dbać o to i dawać 14-16 milionów na gospodarkę w celu oczyszczania jezior, a z drugiej strony mamy zaoferować ludziom smród czy tam zapach z jakichś kurników, które będą, jak to gra jedno z drugim? Ja bym sugerował inne pójście w rozwiązanie innego tematu. Jeżeli są rolnicy, którzy mają gospodarstwa swoje rolne i tak dalej, okej, ukierunkujmy ich w ten sposób, żeby to były gospodarstwa ekologiczne, a nie olbrzymie fermy drobiu między czy to zabudowaniami mieszkalnymi, czy domkami letniskowymi. Dziękuję. Według mnie jedyne, co możemy zaoferować turystom, ja chciałbym tylko powiedzieć, ale panie burmistrzu, zostało przegłosowane zamknięcie dyskusji, to nie ma, ale przepraszam, proszę naprawdę uszanować. Ale tylko jedno słowo. Nie ma. Chcę panu powiedzieć, przepraszam, decyzja że rady. My jako rada czy gmina chcemy komuś coś zaoferować. To rolnik sam występuje, nie gmina, więc proszę w to nie mówić, że my chcemy zrobić. Ale co to zmienia, panie burmistrzu? Pan przekroczył w tej chwili kolejny raz, próbuje pan przegadać to wszystko. Ja bardzo przepraszam, skończyliśmy. Dziękuję. Przepraszam, zakończyłem. Ja proponuję. Nie panie Andrzeju, panie Andrzeju. Po to tu jesteśmy, po to się wszyscy spotkali, żeby móc chyba coś powiedzieć. Czy my tu jesteśmy ubez was uwolnieni, panie przewodniczący? Bardzo przepraszam, czy może pan pozwolić na to, żebym poprowadził sprawę? Jest, więc jest proszę, komisja, w tej chwili zamknęliśmy. Trwa komisja. Przepraszam, zamknęliśmy. Kolega Andrzeju, może proszę pan się zamknął. Ja dziękuję. Chciałbym złożyć oświadczenie i podziękować panu. Ale bardzo przepraszam, my mamy jeszcze po uchwale. Czas. Ja chciałbym na komisji podziękować, bo mam efekty i spostrzeżenia, jeżeli chodzi o Mezowo. My walczymy w Bąckiej Hucie o drogę, a ja mam przykład pozytywnego załatwienia w ciągu 2 tygodni drogi nieprzejezdnej przez 6 lat na ulicy Polnej w Mezowie. Firma wykonała w pana Płotki wielkie dzieło. Mieszkańcy są zadowoleni, szczęśliwi, bo wreszcie po 6 latach mogą jechać normalną drogą. Została ona utwardzona i tutaj chciałbym złożyć podziękowania, bo nie tylko się robi źle, ale robi się i dobrze. Kiedy jest dobrze, chwalę pana burmistrza i zaplecze pana burmistrza, jeżeli chodzi o pana Wojtka i pana Ziemka Łajminga. Jest to wielkie dzieło i zrobiłem z tego filmie i można sobie poobejrzeć. I jeszcze raz w imieniu mieszkańców dziękuję bardzo. Dziękuję. Niemniej jednak zwracam się z prośbą, żeby w momencie, kiedy Rada podejmuje jakąś decyzję, żeby ją szanować. Dziękuję. Jeszcze zanim rozpoczniemy, koleżanka już zgłaszała swój problem przed sesją. Nie problem, ale zaproszenie. Ja chciałam przekazać tu państwu, panu burmistrzowi, radnym, wszystkim osobom, butony, które wykonaliśmy razem z dziećmi w związku ze świętem Konstytucji 3 maja. Pośle koszyczek, pieniążków proszę nie wrzucać, tylko poczęstować się. To projekty wykonali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych z terenu naszego powiatu i tradycyjnie 3 maja wystawiamy Konstytucję 3 maja według Matejki, rozbudowano jeszcze kolejne elementy. Ten projekt kończymy. Pracujemy z ponad 100 uczniów z naszych szkół i podstawowych i ponadpodstawowych i zapraszam bardzo pokojowo. Bardzo dziękuję. Cenimy panią, naszą koleżankę Anię. Wiemy, że święta uzyskania niepodległości i konstytucji w Kartuzach się kojarzą z działalnością naszej pani Ani. Przechodzę do otwarcia i przeprowadzenia sesji. Niniejszym została otwarta 46. sesja Rady, która przed chwilą miała swoje komisje i następnym punktem to jest stwierdzenie kworum. Przedstawienie porządku obrad.
jest jeden punkt. Państwo znacie ten punkt. W związku z powyższym, kto jest za przyjęciem o porządku obrad? Z tym, że chciałbym zrobić małą jeszcze jedną rzecz. Jeżeli jest potrzeba pytań jakichś naprawdę jedno, dwa pytania pilne, to przed zamknięciem sesji możemy ewentualnie pójść w tą stronę. Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jesteśmy w tej chwili... kworum stwierdziliśmy, obrad porządek przyjęliśmy i jesteśmy w pierwszym punkcie porządku obrad. Jest to w sprawie uchwała Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej gminy Kartuzy na lata 2018-2028. Wnioski, uchwała została przyjęta przez komisję przy jednym głosie przeciwnym. W związku z tym proponuję, żebyśmy ewentualnie przeszli do głosowania. Kto jest za tym, żebyśmy przeszli do głosowania nad tą uchwałą w tej chwili? Proszę, no to jest to samo. Kto jest za? Dziękuję. Więc rozumiem, że nie ma pytań w tym momencie. Przechodzimy do czytania i głosowania. Rada Miejska w Kartuzach w dniu dzisiejszym w sprawie aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej gminy Kartuzy na lata 2018-2028. Druk i tekst uchwały macie Państwo taki jak ja w takiej samej formie i nad takim tekstem głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto był przeciwny? Jedna osoba. Szanujemy głos przeciwny. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jesteśmy po punkcie. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach. I teraz mam nadzieję, że trochę ostygliśmy. Ewentualnie proponuję przed zamknięciem. Jeżeli są jakieś pytania, ja które mam naprawdę są... dwie propozycje, znaczy informacyjne tylko, jeżeli pan przewodniczący pozwoli. Tutaj pani Ania już właściwie trochę wyprzedziła mnie, że zapraszamy na święto 3 maja, nie broń Boże. Uroczystości jak zawsze zaproszenia w tej chwili wychodzą. Natomiast chciałem powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 17 w Centrum Kultury przy ulicy Klasztornej odbywają się konsultacje społeczne dotyczące skateparku. Jeżeli ktoś z państwa chciałby w nich wziąć udział, to zapraszamy bardzo. Myślę, że warto zobaczyć ewentualnie, jak młodzież będzie o 17. Dziękuję. Zgłaszał się najpierw kolega Mirek, potem Andrzej. Ale proszę naprawdę o konkretne pytania. Panie burmistrzu, ja w sprawie kanalizacji deszczowej na ulicy Kolejowej, bo teraz te polskie wody, przepisy się zmieniły. Na jakim etapie jesteśmy, bo już 11 lat ten temat się ciągnie i tutaj mieszkańcy mi się pytają i pan burmistrz dobrze wie. Nie wiem, czy pan Wojtek odpowie. Dziękuję bardzo. Kolega Andrzej. Raz. Ja bym chciał się zapytać pana burmistrza odnośnie inwestycji, na jakim etapie, jeżeli chodzi o szkołę w Prokowie. Czas nas nagli, wakacje tuż, tuż. Chodzi o niewielką inwestycję, wie pan doskonale o czym mówię, o tym poddaszu. Na jakim etapie jest ta kwestia? I korzystając z tego, że mamy media na sesji, to chciałbym też zwrócić uwagę na problem generalnie dezinformacji, jaka w chwili obecnej jest odnośnie prawa łowieckiego. Masę rolników generalnie nie wie, gdzie udać się, żeby złożyć wnioski o odszkodowania w uprawach wyrządzone przez zwierzynę leśną, tak? Nie wiem, czy pan burmistrz, czy same media zaangażowałyby się może w tą kwestię, żeby jakiś może artykuł napisać, jak podstępować, bo procedury się na tyle zmieniły, że teraz wnioski składamy do Urzędu Gminy, nie do kół łowieckich, także fajnie by było, żeby ten obieg informacji był należyty. Dziękuję. Dziękuję.
Jeszcze pani Irena i pan burmistrz. Aha, jeszcze Jurek, ale to tak, tak jak poszliśmy, pani Irena, pan burmistrz i naprawdę chciałbym, żebyśmy sobie zostawili temat na sesję taką normalną. Panie burmistrzu, ja mam takie... Proszę do mikrofonu, bo nie słychać pana. Halo, halo. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. W dalszym ciągu nie słychać. Pani siebie słyszy, ale mnie. Jeszcze dobrze. Kaszubskie Amazonki spotykają się w dworze kaszubskim na ulicy Dworcowej. No prawdopodobnie w przyszłym miesiącu ten obiekt będzie remontowany. Czy pan burmistrz nam wyznaczy jakieś inne miejsce do tych spotkań? Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego innego miejsca, więc trudno będzie, dlatego wystąpiliśmy do wszystkich państwa, aby znaleźć sobie gdzieś rozwiązanie tymczasowe. Dopóki nie wrócimy po remoncie, trudno mi dzisiaj określić. Gmina nie dysponuje żadnym wolnym lokalem, nie mamy takiego lokalu. A panie burmistrzu, tutaj raz w miesiącu byśmy się nie mogli spotykać na tej małej sali? To jest rzeczywiście raz w miesiącu. Prosiłbym wtedy napisać takie wniosek, tak jest. Kiedy to by miało być, w jakim terminie i wtedy sprawdzimy, jeżeli są wolne sale, to na pewno użyczamy w tej kwestii. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kolega Jurek. Panie burmistrzu, wiadomo, że zniecierpliwienie mieszkańców i użytkowników ulicy tutaj Dworcowej jest dosyć duże w związku z tym remontem deptaku. Czy znany jest termin w końcu zakończenia tej inwestycji? Naprawdę jest niebezpiecznie. Ja się pytałem wykonawców, nie są ujęte w specyfikacji naprawa schodów, tych luków tak zwanych piwnicznych. One się rozwalają, ludzie się przewracają tam w tej chwili. Już nie powiem, że nie zabezpieczono w tym remoncie styku kamienic i deptaku i też i właściciele nie byli poinformowani o tym remoncie indywidualnie. To jest kolejny problem. Ja nie mówię o swojej nieruchomości, ja mówię o innych nieruchomościach, bo swoją to ja wieczorami zabezpieczam. A jest to problem, bo to jest przecięcie izolacji budynków. Tu jest tak, i starostwo i inne są budynki. Chciałbym odpowiedzieć tu za moment, pan burmistrz Wojtek zaraz dopowie. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz jeszcze odpowiadając panu Dawidowskiemu. Jest to w tej chwili po ostatnich wyrysowaniach, jak można to zrealizować i projektanci w tej chwili przystępują już do pracy konkretniej, żeby wyrysować to na konkretnych dokumentach. I to się dzieje, ponieważ no, określono mniej więcej zasady, co możemy wykorzystać z tego obiektu, aby nie niszczyć konstrukcji całej dachowej. Zostało to praktycznie rozrysowane, pani dyrektor to również widziała, zaakceptowała, także projektanci w tej chwili te materiały otrzymali, więc przystępują do pracy. Natomiast odnośnie rynku, no rzeczywiście trudno dzisiaj określić, czy to będzie tydzień, czy dwa tygodnie dłużej, ponieważ no niestety okazuje się, że pewne elementy, które nie były przewidziane po odkryciu pewnych elementów, pokazuje się, że grunt jest zupełnie inny. Zresztą mieszka pan, więc pan widzi nagle, że jest glina tam, taka wyjątkowa glina, płynąca glina. Można powiedzieć, że jak się stanie, ona jest no, ruchoma. Tak jest, o podłożu. W tej chwili projektanci z wykonawcami analizują. We wtorek było jedno spotkanie, jutro jest, wiem, że drugie. Tu, tak jak mówił mi pan Wojtek, robią analizy, czy wybrać, czy utwardzić to w inny sposób. Myślę, że tu w szczegółach jeszcze pan burmistrz dopowie. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Proszę państwa, my nie zdejmujemy niczego, żebyśmy my mieli inwestować w tej chwili jako gmina w izolację kamienic. My z powrotem położymy praktycznie nawierzchnię do samych budynków. Jest ona tak przygotowana, że te wszystkie różnice, które są, zostaną kostką granitową wyrównane i do miejsca, w którym była izolacja jakakolwiek tej płyty chodnikowej, do tej samej będzie, więc my nie spowodujemy naszą działalnością w żaden sposób zalewania. Natomiast jak państwo widzą, te budynki w żaden sposób nie mają izolacji i my niczego w tym jak gdyby zakresie nie zmienimy. Natomiast pozostałe elementy to również własność właścicieli prywatnych. Jeżeli będą chcieli przy okazji wymienić kratę, to oczywiście będziemy starali się, żeby to wykonali. Natomiast myśmy poinformowali medialnie i zresztą wywiesiliśmy też tablicę, że przepraszamy. Wpłynął wniosek również o tych firm, które tam mają swoją działalność. Będziemy z nimi, przygotowujemy się na spotkanie, w którym chcemy omówić ewentualnie wszystkie warunki, jakie są w tej chwili realizowane.
Cały rynek staramy się zrobić szybko, bo podłoże jest zupełnie dobre, więc jak Państwo widzą, że podsypka betonowa już jest położona, więc pewnie nie byłem akurat od wczoraj, nie zdążyłem. Więc dzisiaj na pewno się przejdę, zobaczę, czy już coś tam zaczęli przygotowywać się do realizowania. Problem wyszedł niestety na deptaku. Myśmy też tutaj przewidzieli, że już ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gastronomię, że już położyliśmy, daliśmy położyć rury, żeby położyli prąd, żeby nie przechodził jakimiś kablami gdzieś na zewnątrz. Więc też cały czas tworzą się jak gdyby nowe sugestie, które wspólnie z mieszkańcami staramy się realizować. Też dwie kamienice nie są skanalizowane i podłączone do kanalizacji, więc tych takich wątpliwości czasami jest bardzo wiele. Natomiast tutaj o szczegółach jeszcze poproszę pana burmistrza Jaworskiego. Na wtorkowym spotkaniu została zaproponowana przez projektanta propozycja zaradzenia problemowi, który mamy na deptaku. Jutro o godzinie 9 jest spotkanie. Do tego czasu wykonawca według podanej technologii przez projektanta ma wykonać poletko próbne, jeżeli i będą przeprowadzane o godzinie 9 badania. Jeżeli te badania wyjdą, zostanie zastosowana ta technologia, która została wskazana wykonawcy. Jeżeli to się okaże po wynikach badania tam zagęszczenia, że no niestety to rozwiązanie nie zda egzaminu, zostanie przedłożony inny sposób załatwienia tego tematu. Przepraszam. Pierwszy zgłaszał się kolega Andrzej. Tak, ja mam pytanie, czy po prostu projekt przewidywał jakieś odwierty, coś takiego? I druga rzecz, po prostu co dzieje się z kosztami? Czy ten problem wiąże się z podrożeniem tej inwestycji? Dziękuję. Dobrze. Tak, jeżeli chodzi panie o... Panie burmistrzu, ja chciałam się zapytać. Odpowiadając na pytanie, badania geologiczne gruntu zostały przekazane projektantowi przez gminę. Te badania były z roku 2011. Obejmowały punkty dookoła rynku, obejmowały ulicę Dworcową na odcinku w kierunku dworca, natomiast w tych badaniach nie było punktu badawczego na deptaku. Dobrze, ja teraz chciałam się zapytać. W tej chwili jeszcze trudno mówić o kosztach, nie mając wybranej technologii, która zostanie zastosowana. Ja chciałam natomiast powrócić do pytania pana Andrzeja Dawidowskiego odnośnie prawa łowieckiego. My przygotujemy tutaj Wydział Środowiska, przygotuje notkę taką prasową i prześlemy informację taką gotową do mediów, żeby poinformować medialnie społeczeństwo o tym. A ja chciałem zapytać tylko, czyli, że tak powiem, projektant zrobił ten projekt bez wykonania nośności gruntu? Panie Wojtku? Informacji, które mam dotyczące tego projektu, oparł się na tych badaniach, które gmina, zlecając wykonanie tego projektu, mu przekazała. Ale pan mówi pan, że nie mieliście tych badań na deptak. Mówił pan Wojtek, że mieliście w kierunku dworcowej, w kierunku
ale nie było nadeptaku. Były, były badania gruntu z roku 2011 i takie badania zostały przekazane wykonawcy. No tak, ale czy te badania gruntu obejmowały deptak, czy nie obejmowały deptaku? Ja tylko chcę wrócić do historii, żeby się Państwo przypomnieli sobie, że o remoncie deptaku mówimy już 20 lat, a konkretnie ponad 11 czy 12. To w poprzedniej kadencji rozpoczęto różne formy projektowania, jeszcze za pani Mirosławy, robiono różne propozycje, o których Państwo decydowaliśmy, tutaj ja też będąc na sesjach Rady i o tym Państwo dobrze wiecie. I wtedy zostały te badania przekazane przez poprzedniczkę i myśmy już do nich nie wracali, ponieważ one były dostarczone i to na bazie tego bazowaliśmy, że są one wiarygodne na tyle. Natomiast nikt już nie robił odwiertów dodatkowych tym. Tak. Tamte chyba, które w 2012 dano, chyba tak. No, były one rozpoczęte, słuchajcie Państwo. No nie. Panie burmistrzu, ja pamiętam, bo znam ten temat. Tej części ulicy Dworcowej zwanym deptakiem, ta dokumentacja geologiczna nie obejmuje. W każdym bądź razie ja znam dokładnie, bo proszę sobie przypomnieć, Jurek to też pamięta, my żeśmy zabiegali o to, żeby był między innymi parking pod rynkiem. I wtedy między innymi wcześniej były robione wiercenia na rynku, ale to nie ma znaczenia, ma znaczenie. Andrzej, ale ja wiem, że nie ma na deptaku żadnych wierceń. No, ale trzeba powiedzieć, trzeba było wrócić, bo przecież na deptaku została wymieniona kostka, spłyt na kostkę. Czy wtedy nie robiono? Ja nie wiem, czy wtedy nie robiono badań gruntowych, bo coś mi się wydaje, że tego, no bo nie wiem. No oczywiście, bo jest to. Ale panie radny, nikt nie trzęsie tylną częścią ciała, bo tu nie ma obawy o to. Czy to jest natomiast istotne? Chciałbym panu powiedzieć, że projektanci przygotowali takie projekty. Natomiast to nie chodzi, że ktoś teraz czymś trzęsie, tylko po odkryciu tej nawierzchni okazało się, że grunt wygląda tak, a nie inaczej. I co pan myśli, że my byśmy podjęli decyzję, że nawet choćbyśmy mieli duże płyty inne, granitowe czy jakiekolwiek, byśmy pozwolili bezpośrednio położyć na tą glinę, która jest? Nie. No to więc nie jest taki sam, jak pan dobrze wie, że na targowisku mamy same torby, a nie glinę. Podsumowując mianowicie tę dyskusję swego czasu, jak dyskutowaliśmy na temat przygotowań do właśnie przebudowy rynku i deptaku, zadałem pytanie, panie burmistrzu, czy cała infrastruktura wewnętrzna, podziemna była wymieniona? Tak, panie Andrzeju, cała podziemna była infrastruktura, a teraz słyszymy o jakichś podłączeniach, przyłączeniach, czy jak to tam się nazywa. I no i wychodzą te rzeczy. No, nie. Teraz jeszcze tylko przypomnę rzeczy. Na moim osiedlu jest budowana nowa rzecz, a mianowicie hospicjum. Zanim przystąpiło się do budowy tego obiektu, przeprowadzono analizę gruntów. Wszędzie, ja nie jestem inwestorem, ja nie jestem technologiem, nie jestem inżynierem, żeby właśnie te sprawy rozstrzygać, a mianowicie musi dokładnie, a tym bardziej to jest inwestycja w samym sercu Kartuz, musiała być. Przypominam pana słowa, tak panie Andrzeju, tak zostało to wszystko sprawdzone. Bo chcę powiedzieć, że bo pamiętam, jak robione było to, kiedy również ja byłem zastępcą, pan Wilkowski był burmistrzem, wtedy kiedy był modernizowany deptak, wtedy wszystko było wymienione. Więc nie doszedł żaden nowy budynek, nie doszły żadne inwestycje, natomiast teraz mówimy o drobiazgach, których na przykład mówimy, że robimy nową kanalizację, nie kanalizację, po prostu podłączenie energetyczne do lamp, które będą ustawione inaczej, więc musimy zrobić nową sieć, to jest zupełnie nie rzecz normalna, czyli nie wymieniamy sieci, natomiast stwierdziliśmy, że dwie kamienice nie są podłączone, trzeba znaleźć rozwiązanie, w jaki sposób je podłączyć. Natomiast no, chcę Państwu powiedzieć jedno. Stary bruk, który był położony bezpośrednio na glinie. Nie było żadnej innej podbudowy, bo dzisiaj po zdjęciu tego bruku jednoznacznie widzimy. Natomiast my, dostosowując się do wysokości rzędnych, które chcemy, aby zminimalizować wysokości krawężników i inne rzeczy, doprowadziliśmy do tego, że musieliśmy ten bruk zdjąć, a pod brukiem okazała się sama glina. Dziękuję. Pozwolę sobie na jedno zdanie i zaraz moment powiem tak. Panie burmistrzu,
Do każdej inwestycji jest potrzebna dokumentacja. W tym momencie nie możemy się powoływać na to, że ktoś 10-15 robił jakieś temu badania lat. Mamy nową inwestycję i powinniśmy mieć badania zrobione. Dzisiaj tych badań nie ma. Chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz jeszcze, taką, która nie jest najlepszą. Otóż przewidywałem, że dzisiaj będzie taka dyskusja. I prosiłem pana Bartka, żeby dostarczyć dokumentację, żebyśmy nie dyskutowali w powietrzu. Nie wiem, kto zablokował, żebyśmy dzisiaj nie mieli tej dokumentacji, ale to jest fakt. Dziękuję. Ja mam pytanie. Ja mam pytanie teraz do pana burmistrza. Mi chodzi o budynek dworca. Co jest powodem, że nie jest skończony dach? Bo tam są kilka takich miejsc, że no, nie wiem, czy nie można tego skończyć, czy coś, bo tam przecież to cieknie na pewno nie, do środka. Nie, nic nie cieknie, to jest zabezpieczone. Natomiast jest to typowy cykl technologiczny, ponieważ jak Państwo widzą, boki nie są jeszcze otynkowane i przed otynkowaniem nie kładzie się dachówki, żeby jej nie pobrudzić. Ale nic nie cieknie, budynek w środku jest suchutki, bo jest zabezpieczony. Natomiast dopiero te dachówki zostaną położone po otynkowaniu, ponieważ ten budynek jeszcze raz będzie przechodził tynkowanie tą specjalną masą, tak zwaną starą. To żeby się Państwo też mieli informację, to nie będzie biała nawierzchnia. To będzie taka szara, przybrudzona, tak jak ma wyglądać realnie stary dworzec. Składam wniosek o zamknięcie dyskusji, proszę Państwa, bo róbmy sesję, gdzie będzie można się wypowiadać, pytać, a my robimy sesję z nadzwyczajną. Bardzo proszę, ja jestem za zamknięciem sesji. Kto jest za zamknięciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Formalnie zamykam sesję i mam prośbę.